chcę, aby Maki mógł ten tort wnieść. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. A kto? Jesteśmy z ekipy Monter Studio i organizujemy piąte urodziny Monter Studio. To są urodziny ekipy, która kreatywnie tworzy, udziela się w kulturze hip-hop. No i sobie obchodzimy pięciolecie swojej działalności. Organizujemy koncert, drugi koncert z rzędu i przy okazji tej organizujemy akcję charytatywną, czyli po raz drugi zbieramy pieniążki dla chorej w tym roku Danusi. Na urodzinach będzie akcja animacja, czyli zabawy z animatorem dla dzieci. Będzie pokaz tańca breakdance. Będzie DJ Veron serwował tłuste sety swojej muzyczki i później odbędą się koncerty. Odbędą się również licytacje i losowania voucherów od naszych sponsorów i patronów. Generalnie to jest tak, że drugi rok z rzędu pomagamy dziecku. Mamy takie założenie, że będziemy co roku chyba komuś pomagać. Zobaczymy, jak to będzie. W zeszłym roku pomagaliśmy Maciusiowi Grzybowskiemu. Także w tym roku pomagamy Danusi. Za rok być może będzie kolejna jakaś akcja. Także urodziny co roku będziemy świętować poprzez akcję charytatywną. Takie mamy plany. Druga rączka. Święte i teraz wysoko do góry. Jak do góry. Danusia urodziła się 18 sierpnia 2015 roku. Ważyła zaledwie 950 gram. Ma również brata bliźniaka, bo to była ciąża mnoga. No i niestety tak się stało, że jeden z worek owodniowy pękł i trzeba było zrobić scarkę. I tym sposobem no niestety już Danusia jakby nie miała szans na to, żeby się dalej rozwijać prawidłowo, tak? Trafiliśmy na OIOM, tak? Z dwójką dzieci. Danusia dzielnie walczyła, natomiast niestety w 14 dobie zdarzyło się tak, że dostała pierwszych wylewów dokomorowych i zaczęło się robić wodogłowie. Następnie po jakimś czasie niestety nastąpiła epilepsja i dalszy ciąg, tak, różnego rodzaju chorób, które, że tak powiem, do dnia dzisiejszego niestety skutkują tym, że Danusia tak naprawdę już pogodziłam się z tym, że nigdy nie będzie w pełni na tyle zdrowa i funkcjonowała sama bez nas. Ale jest dzielną dziewczynką i tak naprawdę dzięki jej uporze i odwadze, tak, i przede wszystkim terapeuci, którzy, że tak powiem, od samego początku poświęcili się dla Danusi, na tę porę mogę powiedzieć przy jej wszystkich chorobach naprawdę funkcjonuje i osiągnęliśmy, powiedzmy, na ten moment te rzeczy, które tak zawsze chciałam, żeby były, tak. Czyli swoje potrzeby, tak, wykazuje, chodzi, tak, powiedzmy, no z naszą jakby pomocą i musimy być przy niej. Natomiast no na tę chwilę to jest to, co jest najważniejszym teraz dla nas priorytetem, komunikacja, tak, żeby Danusia jeszcze więcej rozmawiała, żeby więcej komunikowała się z nami, bo niestety, no przyjdzie taki czas, że nas zabraknie i my znamy jak najbardziej potrzeby na dzień dzisiejszy, natomiast jak nas zabraknie, no niestety nikt nie będzie mógł jej pomóc i odczytać jej potrzeb, które my tutaj znamy. To jest, że tak powiem, tutaj po rodzinie ten, tak? Mój tata jest z ciocią Tomka, teraz obecnie już, znaczy lat, przepraszam, na tę chwilę już nie są, tak? Ale byli jeszcze i tu po prostu prosiła, czy może taką akcję charytatywną dla Danusi Tomek z Olem przeprowadzić. I oczywiście jak najbardziej się zgodził, że tak powiem, nie było dla niego tutaj problemu. Natomiast już wcześniej też się poznaliśmy, tak? Widzieliśmy Danusię, też Tomek poznał. No więc tak to się, że tak powiem, stało, że dzisiaj jesteśmy tutaj. Raz, dwa, trzy, o!